dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście będę miał dzisiaj okazję mówić o krywalizacji, gamifikacji, gamification. Natomiast moi poprzednicy wspominali o relacjach pomiędzy klientem a firmą. Moja prezentacja dzisiejsza będzie skierowana bardziej na to, co dzieje się wewnątrz organizacji, wewnątrz firm. I tak naprawdę chciałbym poruszyć obszary związane ze zwiększaniem produktywności naszych pracowników, Państwa pracowników, z motywacją ich oraz ze zwiększaniem adopcji, adaptacji tak naprawdę rozwiązań biznesowych. Mówiąc tutaj o adaptacji, nie mam na myśli oczywiście przymusu bezpośredniego, natomiast takich miękkich elementów, miękkich aplikacji, które nam to nas wspomogą. Ja nazywam się Kamil Kubiczek, w firmie Microsoft pracuję w departamencie Dynamics i ogólnie rzecz biorąc wspieram klientów w doborze najlepszych rozwiązań, najlepszych aplikacji biznesowych do wsparcia ich biznesu. Grywalizacja, tak najogólniej mówiąc, to jest takie połączenie dwóch światów, światu rzeczywistego ze światem wirtualnym, tym nierealnym. Czyli pewne rzeczy, które robimy w rzeczywistości, mają jakiś impact na to, co dzieje się w świecie wirtualnym, w tym wypadku w świecie gier komputerowych. Na początek zacznę od kilku statystyk, taki state of mind pracowników. Jak pokazują badania, które dostarczyła nam m.in. firma Harvard Business Review, aż 87% pracowników nie jest zupełnie zaangażowanych w pracę, nie identyfikuje się z pracodawcami, dla których pracują. Poza tym milenialsi już dzisiaj byli wywołani nieraz do tablicy. Kolejne statystyki pokazują, że aż trzykrotnie więcej, częściej milenialsi zmieniają pracę niż ich starsi koledzy i koleżanki z pracy. Co to powoduje z punktu widzenia firmy? Oczywiście coraz bardziej rozbudowane działy HR, coraz częstsze, większe rekrutacje, coraz częstsze angażowanie tych starszych kolegów po to, żeby wdrożyć w odpowiedni sposób tych młodszych kolegów, co oczywiście i tak nie przekłada się w żaden sposób na to, że oni jeszcze będą z nami przez jakiś czas. Natomiast co bardziej niepokojące, następuje 0% korelacji pomiędzy wynagrodzeniem, czyli pomiędzy jakimiś bonusami, a trwałym, i to tu chciałbym podkreślić, że trwałym zwiększeniem motywacji. Oczywiście to chwilowe zwiększenie jest jak najbardziej, natomiast trwałego niestety nie zauważamy. I teraz to właśnie zwiększanie zaangażowania pracowników powoli staje się priorytetem w organizacji, natomiast organizacje, czyli firmy muszą również zmienić troszeczkę plan gry. I tutaj z pomocą przychodzą nowoczesne narzędzia, między innymi narzędzie dostarczane przez firmę Microsoft, czyli Microsoft Dynamics 365 Gamification, które jest takim dodatkiem, solucją czy dodatkowym rozwiązaniem do całego pakietu Dynamics 365. I przede wszystkim ta strategia w naszej grywalizacji oparta jest o dwa czynniki. Pierwszym czynnikiem jest współzawodnictwo pomiędzy konkretnymi graczami, pomiędzy konkretnymi pracownikami oraz odpowiedzialność. I tutaj nie mówię o odpowiedzialności personalnej, ale o odpowiedzialności zbiorowej. Czyli my bierzemy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za cały zespół, w którym pracujemy. Jak to się dzieje? Nasi pracownicy zbierają punkty za wykonywanie pewnych elementów w systemie, czyli za wykonanie połączenia telefonicznego, za wysłanie maila, za stworzenie leada i tak dalej, i tak dalej. Tutaj oczywiście jest dość duże pole do manewru. Te punkty przekładają się na wyniki w naszym systemie. Co ważne, te wszystkie punkty są transparentne, więc każdy z uczestników gry wie, w którym miejscu jest, jak wygląda na tle innych zawodników, jak ich team wygląda na tle innych teamów, jak oni wyglądają wśród swojego zespołu. Ponadto adaptacja rozwiązania, czyli oczywiście wdrożenie, analiza, wdrożenie, później przeszkolenie jest jakże kluczowym elementem, natomiast ta adaptacja, no my nie mamy poniekąd wpływu na adaptację, natomiast grywalizacja oczywiście wspiera to. A ponadto jako taki efekt uboczny chciałbym zauważyć, że jakość danych dostarczanych przez naszych pracowników jest o wiele większa. Stąd my możemy w lepszy sposób sobie później te dane analizować, raportować i podejmować jeszcze lepsze decyzje biznesowe. I tak, jeżeli chodzi o system, tradycyjne metody, tak jak wspomniałem, powodują chwilowy wzrost zaangażowania. Natomiast te nowoczesne metody powodują trwały wzrost zaangażowania, motywacji naszych pracowników.
I tak naprawdę to rozwiązanie jest dedykowane po pierwsze do każdej organizacji, do takiej małej, do takiej ogromnej, jak chociażby banki, do każdej struktury, ponieważ to my ustalamy sobie tak naprawdę strukturę gry. Możemy rywalizować pomiędzy osobami konkretnymi w oddziale, możemy rywalizować pomiędzy oddziałami, regionami lub na skalę całej Polski, tudzież całego nawet globu. Możemy sobie tworzyć również takie stałe zespoły gry, zespołowe, na przykład konkurować pomiędzy północą a południem, tudzież wschodem i zachodem, tak jak jest to bardzo popularne chociażby w Stanach. I na sam koniec każdej gry jest wyłaniany jeden MVP, czyli ten nasz najlepszy pracownik, który oczywiście w odpowiedni sposób jest przez państwa wynagradzany. I teraz nie mam w dniu dzisiejszym takiego żywego demo, natomiast chciałbym pokazać, w jak prosty sposób możemy sobie taką grę założyć. Przede wszystkim ustalamy sobie kilka parametrów. Pierwszym parametrem jest nazwa, odpowiedni wybór gry spośród dostępnych szablonów, koszykówka, piłka nożna, wyścigi samochodowe i tak dalej. I czas gry, czyli początek i koniec, kiedy ta gra będzie obowiązywała. Drugim jakże istotnym elementem są KPI, czyli czynniki, które decydują nam, za co nasi pracownicy zdobywają punkty. W tym przypadku mogą być to, tak jak wspomniałem, założone leady, mogą to być wykonane telefony, wysłane maile, ale również wartościowe, czyli na przykład udzielone kredyty, udzielone leasingi. Oczywiście każdy z tych parametrów ma odpowiednią wagę, również od państwa zależy, który z tych elementów jest najbardziej istotny z punktu państwa biznesu. Kolejny element to jest wybór odpowiednich graczy do naszej gry. A tutaj mamy też kilka możliwości, czyli tworzymy sobie jeden wspólny team. Ta drużyna może mieć ławkę rezerwowych, wtedy podczas kolejnych zmian możemy patrzeć, czy użytkownicy dobrze performują, czy gorzej. Jeżeli gorzej, to wyciągnąć tych z ławki rezerwowej i dać ich do tej głównej drużyny, żeby drużyna miała szansę zdobyć pierwsze miejsce w konkurencji. Oczywiście wybieramy sobie również fanów, czyli osoby, które będą nadzorowały konkretne zespoły. Ci fanowie to mogą być menedżerowie, kierownicy regionalni lub też dyrektorzy i ci fani mają za każdym razem wgląd w czasie rzeczywistym w to, w jaki sposób nasi pracownicy pracują, zdobywają te punkty. Ostatnim punktem przy definicji takiej nowej gry, który jest pewnie najważniejszy z punktu widzenia już samych pracowników, to są nagrody, jakie pracownicy mogą zdobyć. I te, tak jak wspomniałem, te nagrody mogą to być nagrody na całą drużynę, mogą być to nagrody indywidualne lub też na konkretny KPI, który sobie wcześniej założyliśmy. I teraz jeżeli chodzi o samą jakby grę w trakcie naszej pracy, menedżer ma dostęp oczywiście do wszystkich statystyk, do całego naszego zespołu, wie kto w jakim punkcie jest, czy performuje dobrze, czy też gorzej. Ponadto użytkownicy też widzą swój jakby pulpit startowy, wiedzą na którym są miejscu, wiedzą czy performują dobrze, czy też źle, wiedzą ile im brakuje do uzyskania pierwszego miejsca i do wygrania w tym wypadku akurat lunchu CEO, czyli tej naszej nagrody. Oraz widzą też całą swoją historię poprzedniej pracy, czyli widzą które miejsce, w którym roku, w której grze zajęli. Dodatkowo mamy możliwość czatowania, czyli porozumiewania się pomiędzy konkretnymi użytkownikami, pisania czy to do grupy, czy to do poszczególnych osób, jak również wszystkie wyniki mogą być dostępne w czasie rzeczywistym, na przykład na telewizorze, czyli siedząc sobie wspólnie na open space, mamy możliwość podpięcia to pod duży telewizor i śledzenia tych wyników na bieżąco. I teraz na koniec takie krótkie wideo. Manager, you need to get the most out of your reps. You want them to make more calls, find more opportunities, close more business. And I'll bet you've tried to run incentives and contests to motivate your team. But have they really driven the meaningful improvement you were looking for? Fact is, most are designed poorly and yield only modest results. Here's why. First, every team has their star performers. And who generally wins contests and incentives? They do. But your top employees aren't the ones that need the extra push. The rest of your team does. Second, most don't keep employees engaged. As employees fall behind and realize they can't win, they disengage, losing motivation because they can never catch up.
Lastly, most contests and incentives are run through spreadsheets and whiteboards, making it an operational nightmare to keep track of the right metrics. So most end up being simplified down to focus only on results, leaving you with no way to encourage the right behaviors and activity. Meet Microsoft Dynamics 365 Gamification, a simple yet powerful application that allows you to run better contests and incentives that drive improved results. We let you define and manage as many metrics as you want, place weights on them, and create multiple targets. Your employees become players, earning points and focusing on leaderboards that show up-to-date standings and individual progress to fire their competitive spirit. Employees also draft their own fantasy teams. Each chooses other employees to build their team roster. Then they compete against other teams and can even make lineup changes to move their team up the leaderboard. Employees compete as individuals and teams to keep them engaged and have regular visibility into everyone's results, not just their own. What could be better than employees pushing each other to drive harder and hit your targets? Employees can earn awards and prizes for dozens of different outcomes. This gives them multiple ways to win and real reasons to stay in the game. Using activity and results-based metrics levels the playing field and ensures that all of your employees have a chance to win, not just your star performers. Microsoft Dynamics 365 Gamification helps you run better contests and incentives, but it's also easier on you. Turnkey integration with Dynamics 365 and easy-to-use dashboards automate scoring. Management and administration become simple and hassle-free, not a spreadsheet nightmare. Moreover, since employees can only earn points and affect their standings by logging activities properly and accurately into Dynamics 365, gamification becomes a powerful carrot to drive adoption and usage, helping you collect improved information to drive better business decisions. Microsoft Dynamics 365 Gamification has been completely redesigned to increase engagement and now includes single sign-on, simplified game setup, as well as significant scale and performance improvements, ensuring any company with any size team can see immediate impact. Games can be set up in minutes. Visit Microsoft AppSource and get started today. Have some fun with your team and run the best contests and incentives your team has ever seen. To dziękuję Państwu bardzo.